Ostatnio w jednym z materiałów na kanale wspomniałem o słuchawkach Lioncast LX20, które w cenie do 100 zł można śmiało polecić jako po prostu budżetowy sprzęt. Dzisiaj natomiast o czymś mniej budżetowym, bo kosztującym około 180 zł, a konkretnie o modelu Lioncast LX30, któremu przyglądałem się już dłuższy czas i pora na jakiś werdykt w dzisiejszym materiale. Zapraszam zatem na kolejny MMO test. LX30 to model, który ma zapełnić lukę między podstawowymi 20-kami i najwyższym modelem oznaczonym symbolem LX50. Co zatem mamy w teorii? Dostęp do sterownika, podświetlenie RGB i wielozadaniowość przy urządzeniach mobilnych, konsolach oraz przede wszystkim w zestawieniu z komputerem. Przynajmniej to sugerowałoby biało-czerwone opakowanie z grafikami, które u mnie niestety, jak się później okazało, zawierało delikatnie wybrakowany zestaw. W pełnym wydaniu znajdziecie tam poza słuchawkami odpinanymi mikrofon, przedłużacz na USB, a także przedłużacz jack 3,5 mm i u mnie tego ostatniego kabla zabrakło, ale to widocznie kwestia sampla prasowego, więc nie musicie się martwić, u was przy zakupie zdecydowanie również ten przewód się pojawi. Średni model na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się jakoś specjalnie mocno względem znanych mi LX20. Maskownica na czaszach z drobnej siateczki to niemalże jedyna znacząca różnica, mimo że po podpięciu na powierzchni dzieje się już znacznie więcej. Niemal cały pałąk wykonany jest z kolei z plastiku, łącznie z prowadnicami, co z jednej strony może budzić pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o solidność, ale z drugiej zapewnia zauważalną lekkość na głowie. Na szczęście na całej powierzchni nie ma za dużo błyszczących elementów, więc odporność na rysy jest spora. Przy okazji połysk pojawia się wyłącznie tuż obok nauszników, a skoro już o nausznikach mowa. Całkiem miękkie, pokryte ekoskórą, która pojawia się również na całej szerokości pałąka i tam prawdopodobnie występuje metalowe wzmocnienie, o którym mowa na pudełku. Warto wspomnieć również o kablu w oplocie, który czy to w przypadku dodatkowych przedłużaczy, czy też wbudowanego fragmentu jest całkiem elastyczny. Sam pilot z kolei wykonany z plastiku posiada dwa porty. Jeden to micro USB, drugi pod jacka właśnie. Na jego powierzchni znajdziecie również wyciszenie mikrofonu, regulację głośności, a także przełącznik do uruchomienia podświetlenia RGB. No i właśnie, skoro już o podświetleniu mowa, to główna atrakcja, która dzieje się po podpięciu słuchawek przez port USB. Wówczas cały siatkowy panel na jednej i drugiej czaszy rozświetli się barwami, którymi można manewrować z pozycji oprogramowania dołączonego do zestawu. Tam też znajduje się equalizer, który przyda wam się, jeżeli zechcecie wycisnąć z tych słuchawek poprzez interfejs USB maksimum, bowiem podstawowe wartości w tej konfiguracji mogą niestety nie zaskoczyć użytkownika zbyt wyrafinowanym brzmieniem. Znacznie lepiej bowiem bez jakiejkolwiek ingerencji w dźwięk brzmią one podpięte w klasyczny sposób na złączu jack. Na USB natomiast bas i tony wysokie są przykryte przez średnicę, co było dla mnie dość niespotykanym doświadczeniem. A z czego płynie dźwięk? Klasycznie mówimy o 50 mm przetwornikach z pasmem przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Całe szczęście da się z tego zestawu wycisnąć odrobinę więcej właśnie w equalizerze, jeżeli tylko macie ochotę pobawić się oprogramowaniem. Nie jest ono przesadnie intuicyjne i nie obsługuje wszystkich urządzeń Lioncasta w obrębie jednej apki, natomiast da się z tych słuchawek wyciągnąć znacznie ciekawsze brzmienie na USB niż to dają domyślne opcje. Wyższy bas, zmniejszenie średnicy, podbicie wysokich tonów i robi się ok, a efekty w grach zaczną uderzać z pełną siłą, jak na zestaw w tej cenie. Szkoda zatem, że domyślne strojenie było takie, a nie inne, bo LX30 mogło brzmieć naprawdę fajnie, chociaż nie jest to wciąż dźwięk wybitnie zachwycający, łącznie z efektem 7.1. Wciąż zatem pozostaje przy standardowym stereo, jeżeli chodzi o dźwięk, oraz jacku jako złączu, które daje moim zdaniem przy 30-kach najlepszy efekt. W międzyczasie, kiedy zacząłem bawić się dźwiękiem, miałem natomiast możliwość porozmyślania nad wygodą i to jest akurat zdecydowaną zaletą. Słuchawki nie są odczuwalne na głowie, a ich nacisk jest umiarkowany. Dopiero po dłuższych sesjach czuć, że ekoskóra powoli robi się wilgotna, czyli jak w przypadku większości tego typu słuchawek wyposażonych w podobne nauszniki. Nie mam się też do czego przyczepić, jeżeli chodzi o ustawienie samych słuchawek. Można je regulować, jeżeli chodzi o pion, oczywiście na prowadnicach plastikowych. Trzymają się one całkiem solidnie, co prawda czasami trzeba poprawić oczko wyżej albo niżej, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest źle jak na plastik. Natomiast same słuchawki są bardzo elastyczne i nie obawiałbym się o to, czy będą one w stanie się zmieścić na większą głowę, bo z pewnością dadzą radę. Tym samym przylegają solidnie i dobrze wygłuszają. Pozostaje więc wyłącznie kwestia mikrofonu. Jak brzmi przymocowany na jacku do pałąka? Wypada go teraz posłuchać. A mikrofon brzmi właśnie w ten sposób i jest to dla mnie spore zaskoczenie, bo szumów wcale za wiele nie ma, natomiast dźwięk jest pełny, jest przyjemny i można go spokojnie słuchać, czy to podczas komunikacji, czy też nawet podczas nagrań, jeżeli na takowe się zdecydujecie. Naprawdę mikrofon w słuchawkach Lioncast LX30, jak sami zresztą możecie usłyszeć,
to nietuzinkowa konstrukcja, która z pewnością poradzi sobie w różnych sytuacjach, a przeważnie w zestawach ten mikrofon bywa rozczarowujący. Tutaj jest zdecydowanie inaczej. I tak oto w ogólnym rozrachunku prezentują się słuchawki LX30. Konstrukcja, która jest raczej zwyczajna, nie zaskakuje, brzmi zgodnie z oczekiwaniami jak na jacka i odrobinę gorzej, jeżeli podłączymy je przez interfejs USB. Mikrofon to zdecydowanie spora zaleta, podobnie jak lekkość i wygoda. Niemniej, czy jest to zestaw warty mniej więcej 180 zł? Musicie sobie na to pytanie odpowiedzieć sami, chociaż mam wrażenie, że równie dobrze, jeżeli nie zależy Wam na podświetleniu i USB, zwykłe LX20 zaoferują Wam podobną jakość dźwięku oraz mikrofonu. To wszystko ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych nagraniach, cześć!